O, synu, przybyłeś, ucieszyła się Elena. Jej syn Michael rzadko przyjeżdżał do domu, a każda chwila z nim była dla niej ogromną przyjemnością. Wychowywała go sama, jego ojciec zginął w wypadku przy pracy, gdy chłopak był jeszcze młody, a Elena starała się wychować syna według zdrowych zasad. Była samotną matką i po śmierci Petera nigdy już nie wyszła za mąż. Nie brakowało jej ochotników do wzięcia ślubu, ale nie wyobrażała sobie u boku mężczyzny, który nie był jej Peterem. Ale Elena i Michael byli razem szczęśliwi. Matka i syn mieli bardzo silną więź, której wszyscy im zazdrościli. Michael był dobrym chłopcem, nigdy nie martwił matki. Po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał do sąsiedniego miasta, aby ukończyć technikum, a następnie wrócił do domu. Próbował zaciągnąć się do wojska, ale armia odrzuciła go ze względu na ciągłe problemy zdrowotne. Chłopak nie przyjął tej odmowy dobrze, ale matka stanęła przy nim i pomagała mu stanąć na nogi. Mimo to wszystko zmieniło się, gdy Michael się ożenił. Kiedy przyszło do szukania żony, Elena miała na uwadze kilka dziewcząt z ich wioski, ale Michael wybrał kobietę z sąsiedniej, nazywała się Annie. Jego matka nie była chętna, ale postanowiła się nie wtrącać. Od tej pory Michael odwiedzał ją bardzo rzadko. Do tego czasu Elena nie widziała swoich wnuków od roku. Problemem była żona Michaela, która nigdy nie lubiła Eleny. Pewnego dnia Michael pojawił się bez zapowiedzi w domu swojej matki. Stał w drzwiach z czapką w ręku, ale nie był sam. Był z nim mały chłopiec. Przyjechałeś z moim wnukiem, krzyknęła Elena podekscytowana. Jak urosłeś, kochanie. Nawet już cię nie poznaję. Jesteś Jackiem czy Alexem? Zapytała następnie, śmiejąc się z chłopaka. Michael usiadł na krześle i ciężko westchnął. To jest Eugene, mamo. Mój nieślubny syn. Powiedział. Pamiętasz, jak Annie i ja rozdzieliliśmy się na rok? Otóż w tym samym roku byłem z Daisy i urodził się Eugene. Elena szarpnęła Michaela. Jak możesz mówić takie rzeczy przy dziecku? Wykrzyknęła. Eugene, może pójdziesz oglądać telewizję w salonie, podczas gdy ja będę rozmawiać z twoim tatą. Powiedziała następnie do chłopca z uśmiechem. Chłopiec w milczeniu zdjął buty i wyszedł z pokoju. Wreszcie sam na sam z synem, Elena spojrzała na niego i rozpoczęli tę trudną rozmowę. Czy Annie wie o nim? Zapytała go. Michael potrząsnął głową i zachichotał. Oczywiście, że nie. Jak sobie to wyobrażasz? Jeśli się dowie, wyrzuci mnie z mojego domu, tego, który zbudowałem własnymi rękami. Elena westchnęła. Dobrze pamiętała, ile wysiłku włożył w budowę ich domu, tak samo jak pamiętała, jak niecierpliwa była Annie. Zawsze gotowa skrytykować jego pracę, ale nigdy nie skłonna kiwnąć palcem, by mu pomóc. Dlaczego jesteś tak nieszczęśliwy, mój synu? Ponownie westchnęła kobieta. Nie jesteś człowiekiem, ale idiotą. Przykro mi, ale taka jest prawda. Przez całe życie byłeś z Annie. Jak możesz mieć nieślubne dziecko? To jest po prostu absurdalne. I dlaczego przyprowadziłeś go do mnie? Jeśli Annie dowie się, oboje będziemy zrujnowani. Elena pamięta z przeszłości, jak synowa pojawiła się przed jej domem i zaczęła robić scenę na oczach wszystkich sąsiadów. Kobieta po prostu uwielbiała wywoływać kłótnie. Zawsze potrafiła znaleźć pretekst, a co dopiero w takiej sytuacji jak ta. To wszystko wina Daisy, mruknął Michael. Wyszła ponownie za mąż, a teraz wraz z mężem wybiera się w podróż poślubną. Zadzwoniła do mnie i powiedziała: musisz zatrzymać syna podczas mojej nieobecności. I to jest właśnie to. Oszalała. Doskonale wie, że mam żonę, która ani przez chwilę nie zawahałaby się wyrzucić mnie i mojego nieślubnego syna. Wiesz, co mi powiedziała? Powiedziała mi, że jeśli nie wezmę Eugene'a w tym miesiącu, to pójdzie do Annie i wszystko jej opowie. Co miałem wtedy zrobić? Kiedy dowiedziała się, że byłem z Daisy w czasie naszej separacji, Annie nie odzywała się do mnie przez miesiąc, nie mówiąc już o tym, co mogłoby się stać, gdybym powiedział jej, że mam z nią też dziecko. Elena przełknęła ślinę. Już wiedziała, do czego Michael zmierza. Nie miałem wyboru. Musiałem wziąć Eugene'a, ale musi zostać z tobą przez ten miesiąc. Powiedział w końcu, nie mając odwagi spojrzeć matce w oczy. Elena jedynie potrząsnęła głową.
Taki byłeś w dzieciństwie i taki pozostałeś. Cokolwiek robisz, mama ci pomaga. Powiedziała potem zirytowanym tonem. Co mam ci powiedzieć? Mam was obu wyrzucić? Nie, Eugene nie jest winny. Zostaw go oczywiście. Ale czy jesteś pewien, że on naprawdę jest twój? Wydaje mi się to dziwne. Michael machnął ręką w powietrzu. Daisy może mieć wiele wad, ale jest wierną kobietą. Ocenił. Niedługo potem Michael odszedł, zostawiając Eugene'a z matką. Młody chłopak nadal oglądał telewizję. Elena obserwowała go przez chwilę, zanim zawołała go na kolację. Eugene, chodź i jedz, powiedziała potem czułym tonem. Nalewając mu zupę, staruszka przyjrzała się uważnie twarzy małego chłopca. Zarówno w rysach, jak i w postawie były podobieństwa do jej własnego Michaela. W gruncie rzeczy po prostu nie dostrzegała ich z daleka. A ty, proszę pani, nie jesz? Zapytał się mały chłopiec, gdy Elena postawiła przed nim talerz. Uśmiechnęła się. Oczywiście, ja też zaraz zjem, ale ja jestem babcią, nie panią. Dobrze? Chłopczyk przytaknął z uśmiechem, a następnie zaczął jeść. Kiedy oboje skończyli, Eugene wstał i zaniósł swój talerz do zlewu. Zostaw, ja umyję naczynia, powiedziała mu babcia, ale Eugene ją powstrzymał. Nie martw się, babciu, dam radę. Nic nie zepsuję, obiecuję, powiedział. Elena była mile zaskoczona i patrzyła, jak starannie myje jej talerz. Dobra robota, pogratulowała mu w końcu. Teraz może pójdziesz pobawić się w ogrodzie przez chwilę, podczas gdy ja posprzątam na noc. Swoją drogą, co przyniosłeś w plecaku? Dziecko rzuciło szybkie spojrzenie na plecak i wzruszyło ramionami. Była tam tylko para spodni i koszulek oraz trochę bielizny. Z przerażonymi oczami powiedział babci, że niestety nie umie robić prania, a ona zapewniła go, że zajmie się tym i nauczy go, jeśli będzie chciał. Kiedy Eugene się uspokoił, wyszedł do ogrodu, aby się pobawić, podczas gdy babcia przygotowała jego prowizoryczne łóżko i wyprała jego ubranie. Zadowolona właśnie zaczęła piec placek z wiśniami, gdy nagle usłyszała krzyk i pospiesznie wyszła z rękami wciąż ubrudzonymi mąką. W ogrodzie Eugene leżał na ziemi płacząc, gdy trzymał się za nogę. Co się stało? Zapytała przerażona babcia. Gęś mnie ugryzła, odpowiedziało dziecko przez łzy. O, Eugene. Babcia go kołysała, pamiętając, że dziecko zawsze mieszkało w mieście. Dlaczego się zbliżyłeś? Ta gęś jest agresywna, kochanie. Chciałam ją zobaczyć, powiedział. Chodźmy do środka, powiedziała mu babcia, biorąc go w ramiona. Nie martw się, zajmę się tym. Po opatrzeniu rany wnuka i osadzeniu go na noc na kanapie, Elena poszła do łazienki i przygotowała się do snu. Zastanawiała się nad chłopcem i jego matką. Ona nigdy nie zostawiłaby Michaela na miesiąc. Jak Daisy mogła być tak samolubna? Wyszła z łazienki, kręcąc głową w zamyśleniu, a jej uwagę przykuł niewyraźny krzyk. Eugene płakał. Co się stało, kochanie? Zapytała, podchodząc do niego. Nie podoba ci się tutaj? Wiem, to trochę dziwna sytuacja, ale wszystko wróci do normy za miesiąc, powiedziała mu z uśmiechem. Nie o to mi chodzi, wymamrotał chłopiec. Słyszałem, jak mama i wujek Bob mówili, że jak wrócę, to wyślą mnie do szkoły z internatem. Będę z nimi tylko na wakacje albo na święta. Elena spojrzała na niego smutno. Nie chcę, żeby tak było. Byłem szczęśliwy z mamą, zanim przyszedł wujek Bob. Kontynuowało dziecko, szlochając. On mnie nie chce. Michael też mnie nie chce, a ty jesteś dobrą babcią, ale mnie nie potrzebujesz. Elena przytuliła go mocno do siebie i delikatnie głaskała jego włosy. Nie mów tak, kochanie. To nieprawda. Nie pozwolę im wysłać cię do szkoły z internatem. Obiecuję. Chcesz, żebym porozmawiała z twoją matką? Mogę ją poprosić, by pozwoliła ci tu zamieszkać, jeśli chcesz. Tuż przy końcu drogi jest szkoła, a potem po lekcjach będziemy chodzili do lasu na grzyby i doglądali krów, kur, tak jak ja robiłam to z twoim ojcem, gdy był dzieckiem. Musisz zobaczyć moje krowy, dają bardzo dobre mleko. Mały chłopiec spojrzał na nią poważnie. Czy ufasz mi? Kontynuowała Elena. Uporządkuję to, obiecuję. Chłopiec przytulił się do babci. Czy ty jesteś poważna?
– zapytał. – Oczywiście – wykrzyknęła Elena. W jej głosie nie było słychać ani cienia wątpliwości. Ten pierwszy miesiąc w domu Eleny minął spokojnie i szybko. Elena nauczyła Eugenia, jak dbać o krowy, jakie jagody można jeść i jak wybierać jajka. Nie mogła się doczekać deszczu, by móc wreszcie pójść z wnukiem na grzyby. Michael pojawił się w domu Eleny, gdy oboje byli w ogrodzie, a na widok matki i syna pielęgnujących ogród poczuł ukłucie w sercu. Widząc stojącego w drzwiach syna, Elena kazała chłopcu poczekać na nią, podczas gdy ona porozmawia z ojcem i pełna nadziei poszła w stronę Michaela. Mamo, mamrotał po tym, jak Elena zasugerowała, że Eugene zostanie na dobre. Daj spokój Michaelu, ponaglała go kobieta. Najwyraźniej Daisy nie potrzebuje teraz syna i ty też nie. Nie oddam go do internatu, o ile będę w stanie się nim zająć. Ureguluj swoje sprawy z matką, a ja podjęłam już decyzję i nie ruszam się stąd, podobnie jak Eugene. Michael był przeszczęśliwy. Obiecał, że załatwi wszystko z Daisy. Następnego dnia przyniósł dokumenty dziecka, wszystkie jego rzeczy i kilka zabawek. Miesiąc później Daisy przyszła go odwiedzić. Eugene początkowo był szczęśliwy, ale potem wrócił do swojego wiejskiego życia. Mijały lata. Czasami Daisy przychodziła i przynosiła prezenty dla dziecka, ale nigdy nie zostawała na długo. Michael też przychodził rzadko i zostawał na krótko. Po chłopcu, który lata wcześniej niezapowiedzianie pojawił się u drzwi Eleny, nie było już śladu. Eugene był silnym i odważnym młodym człowiekiem, pilnym uczniem, który ukończył szkołę z wyróżnieniem. Zaciągnął się do wojska i został żołnierzem, jak jego dziadek. Kiedy wraca do domu z wojska, Elena robi mu ciasto wiśniowe i mocno go do siebie przytula. Chłopak cieszy się, że dni urlopu spędzi z babcią. Nie ma zamiaru marnować ich na ludzi, którzy nigdy nie byli dla niego, jak na przykład jego właśnie rodzice. Jesteś moją babcią i jesteś moją matką, powiedział jej pewnego dnia, gdy jedli ciasto. Elena uśmiechnęła się i otarła łzy. Wnuk był jej drugim synem. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.